Właśnie z moją żoną Karolcią wprowadzamy się do naszego domu nowego. Hejka. Siemka, zobacz jaki piękny. Zobaczcie jaki mamy ładny dom. No właśnie, zobaczcie, teraz możemy się wprowadzić. Ale jaki ten dom jest teraz naprawdę duży. Zobacz ile tych pudeł tutaj jest. Nasze rzeczy są w środku. Tak, musimy je wszystkie poukładać, bo musimy się tu wprowadzić przecież. I musimy tak, teraz... Tak, musimy sobie urządzić jakoś ładnie. Zobacz jakie fajne tu są meble. Wow, ale super to wszystko wygląda. Chodź, teraz musimy wszystkie pudełka poustawiać. Zobaczymy kto więcej, co? Ja nie mam tyle siły, są zbyt ciężkie. Dasz radę, zobacz. Bierzemy wszystkie pudełka i musimy wszystkie poukładać. Zobacz, ja już 4, 5 pudełek. A ja dopiero jedno, drugie. Oj, bo chyba coś mi się wydaje, że jestem niestety silniejszy i szybszy od ciebie. No, mówiłam, że są za ciężkie dla mnie. Dobra, teraz jeszcze na górę. Musisz mi pomóc. Już ci pomogę, oczywiście, że ci pomogę. Ty się nie przemęczaj, zobacz. Ja tu szybko będę biegał z tymi pudłami. Bo nie chcę, żebyś ty się... Ale nie wywróć się na schodach. Okej, spokojnie. A zobacz, ja tak zeskakuję nawet z tych schodów. Nie... I połamiesz sobie nogę i co będzie wtedy? No i wtedy ty będziesz musiała te pudełka nosić. I będę musiała się tobą opiekować jeszcze w dodatku. Damy radę, wszystko... Same problemy. Aj, damy radę, spokojnie. O, ty ostatnie pudło szybko, bo sekunda została. Jest! O! O, cebulsonowy, czyli ja jednak więcej pudełek. No ale to nie szkodzi, bo ja mówiłem, że ci pomogę. Chodź poglądamy sobie, co tu jeszcze jest. Mówisz? Ale nawet mamy tu plac zabaw i będziemy tu mieszkać teraz. Zobacz, jak fajnie, kulki. Haha, dobrze, to mi się podoba. Idę sobie zobaczyć, co tutaj jest. Okej, w końcu mamy fajny dom, który naprawdę mi się podoba. Zobacz, będziemy mogli się tu bawić. Nasze dzieci będą mogły się tu bawić też. Tak, zobacz, ile tutaj dużo miejsca. Ja cię kres, super plac zabaw dla dzieci, no nie spodziewałem. I balony. Jest, tu będzie można urodziny nawet wyprawiać. Tak, możemy zaprosić gości i zrobić małą imprezkę. Ale będzie świetnie, nie mogę się doczekać. Kiedy jakoś zobacz co się dzieje, trzęsienie ziemi. O nie, co się dzieje? Cały sufit się sypie. Musimy uciekać. O nie, dobra, uważajmy, żeby nam nie... żeby nic nam z sufitu na głowę nie spadło. Musimy wyjść stąd może, uciekajmy. Tak, musimy się gdzieś schować. Nie, no nie wierzę. Ale przez te kamienie to ja nie wiem gdzie, boję się, że mnie uderzą. Po prostu może ich unikajmy, może nic tam się nie stanie. W pierwszy dzień już mamy... Co? Ale problem. No, w pierwszy dzień już jest trzęsienie ziemi w naszym nowym domu. Ja nie chcę, żeby nasz dom się teraz zniszczył. Dopiero go kupiliśmy. O nie, ale zobacz, może skończyło się. Może zaraz przestanie, zobacz. Tak, nie no, co to było w ogóle? Ale zobacz, na szczęście sufit się nie popsuł, spójrz do góry. A rzeczywiście, wszystko jest w porządku, a z tobą jest wszystko w porządku, nic ci się nie stało? Nie, zobacz, a wyjrzę przez okno, już nic nie spada. Okej, oj, ktoś do nas idzie chyba, zobacz przez okno, widzisz? Aha. Kto to jest? Może to jest nasz... To jest chyba nowy sąsiad, wiesz? Tak, to jest nasz sąsiad. On się chce przywitać, może przyniesie nam ciasteczka. O, ja lubię ciasteczka, bardzo chętnie zjem jakieś ciasteczka. Chodź, chyba... Chodź, zobaczymy jeszcze. Tak, musimy zejść na dół, bo on chyba idzie do nas, wiesz? O, tak, dzwoni dzwonkiem. Dzwoni. Okej, idę mu otworzyć. Przywitamy się z nim. Tak, otworzymy mu drzwi i zobaczymy, kto to jest. O, cześć sąsiedzie. Hejka. O, tak. To jest nasz nowy sąsiad i przyszedł, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku po tym trzęsieniu ziemi. Nie martw się, wszystko jest w porządku. Nawet sufit nam się nie popsuł, na szczęście. No tak, jest wszystko z nami w porządku, chata stoi cała. Przeżyliśmy, na szczęście. Mam nadzieję, że... Daj nam ciasteczka. Właśnie, daj nam ciasteczka i mam nadzieję, że nie będzie więcej tutaj trzęsień ziemi. Tak, ja też. Okej, sąsiad mówi, że z nim też jest wszystko w porządku i zobaczymy się później. A ciasteczka? No, albo ciasto? Właśnie. Nic dla nas nie ma. Ani jednego wielkiego ciasta, ani kilku ciasteczek, ani nic nie przyniósł na przywitanie. Chyba już go nie lubię, on jest jakiś dziwny. Tak, nie przyniósł ciasta ani ciasteczek. I miał dziwną minę, widziałeś? Tak, on jest podejrzany. Wydaje mi się, że on coś kręci. Zobacz. W ogóle zobacz na jego chatę. Czekaj, wyjrzę jeszcze przez okno. No, widzisz jaki on ma dziwny dom zepsuty? A może on nie ma pieniędzy, żeby go naprawić? No nie sądzę, bo kto normalny przybija okna deskami? O, ale teraz pada, ojeju. A jak znowu będzie trzęsienie? Nie, mam nadzieję, że już nie.
O, ale teraz zgłodniałem jeszcze bardzo, wiesz? No dobra, dzisiaj nic nie jedliśmy, to możemy coś zjeść. Tak, może powinniśmy zamówić jakąś pizzę. O, ja chcę z ananasem, hawajska dla mnie. Hawajska? To ja też hawajską, zamówimy dwie hawajskie. Uwaga. Nie, zamów inną, to się podzielimy. Okej. Dzień dobry, ja poproszę jedną hawajską... Z pomidorkami. Z pomidorkami i ja chcę jedną capricciosa. Tak, i sosem czosnkowym i ketchup. Tak, dużo ketchupu, bardzo dużo poprosimy ketchupu. Tak. Tak, żeby się wylewało. Ciekawe, ile będziemy czekać. O nie, patrz, coś w telewizji leci. Zobacz. Wiadomości. Wiadomości. Seryjny morderca został u nas, odkryty. O nie, tutaj same nieszczęścia w tym domu. W naszej dzielnicy jest jakiś seryjny zabójca. Musimy na niego uważać. Boję się. O nie, musimy zostać w domu i uważać i nie wychodzić. O. Choć może zamkniemy żaluzję. Nie może nas widzieć, że tu jesteśmy. Ja się teraz boję, nie chcę tutaj być. Okej, dobra. Też mi się tak wydaje, że powinniśmy pozasłaniać okna. Chodź szybko. Dobra, chodź. Okej, tutaj jedno w kuchni ja zasłonię. Bo jestem ja troszkę wystraszony. Okej. Ale zaraz, my nie mamy zasłon. Bardzo, a co jak przyjdzie do nas do domu? Ale my nie mamy zasłon. I kto... I co teraz? Zabije nas. Nie, ktoś dzwonił dzwonkiem do drzwi. Słyszałem to. Ja nie otwieram. A kto to może być? A jak to morderca? Dlatego ja nie otwieram. Uciekajmy może na górę. A może to pizza była? Albo morderca przebrany za pana od pizzy. Dobra, ja otwieram. Musimy otworzyć. Spokojnie. Nie rób tego. Nic się nam nie stanie. Zobacz. Szafką. Widzisz, to pizza. O. Dzień dobry. Na szczęście. Proszę bardzo. Dyszka na piwku dla pana. Zabieramy pizzę. I szybko zamykaj te drzwi, bo tutaj szybko musi zamknąć. Tak, jeszcze wieje i zaraz nam deszcz napada do domu. No, do widzenia. Idziemy zjeść pizzę, chodź. Chodź, usiądziemy przy stole i sobie zjemy. Ty, dla ciebie hawajska, dla mnie capricciosa. Okej. Uwaga, i zaraz sobie zjemy pizzę cudowną. Uwaga, jest bardzo ciepła. Okej, pizza jest bardzo dobra, ale zobacz, coś mi się wydaje, że sąsiad nas obserwuje ze swojego okna. Sąsiad? Tak, widzisz? Poczekaj, spojrzę. Widzisz, on patrz, zniknął. Zniknął. Ej, halo. On coś kombinuje. Może on też chciał zjeść kawałek pizzy. A może? Zobacz, światła nie działają. O nie, co się stało? Rzeczywiście, lampki nie da się nawet włączyć. Musimy iść znaleźć bezpieczniki, chodź. Nie, jest ciemno. To ja pójdę. Chodź ze mną. Nie, nie zostawiaj mnie samej. Chodź ze mną, ja włączę bezpieczniki, może zaraz światło przywrócimy. Ale ja się boję. O nie, garaż jest zamknięty, zablokowany. A gdzie są klucze? Chyba w tych pudłach wszystkich, co nosiliśmy. Okej, wiesz co, albo nie, mi się przypomniało, w którejś z szuflad. Schowałeś? Tak. Bo ja nie ruszałam kluczy. Musimy przeszukać. O, tu jest jabłuszko, wezmę sobie jedno, haha. Okej, ja myślę... No dobra, to szukajmy. Na pewno w jakiejś szufladzie są te klucze. To nie pamiętasz, gdzie schowałeś? Już nie pamiętam, mamy tak dużo szuflad, że nie pamiętam. Zobacz, znalazłem, był na górze jednak, widzisz? Okej, całkiem to go i choć otworzymy tam. Tak, całkowicie zapomniałem, że go tu włożyłem. Chodź. Jak zwykle. Chodź, gdzie ty jesteś? Zawsze zapominasz. Chodź z nami. No idę powoli, bo się boję. Po co ci drugi klucz? Przecież wystarczy, że ja go mam. Bo wzięłam zapasowy. Okej, mam nadzieję, że się nie zgubi, bo jeden to jest ostatni nasz zapasowy. Nie, uwaga. Bo to nie jest ten... Okej, działa. Okej, super. I uwaga, włączam prąd z powrotem. No, napraw. Patrz, działa. Nie, działa. Tylko dalej pada deszcz i dalej jest burza. Ale przynajmniej i co jest... z tego? A pamiętasz, ten morderca jest na dworze. Zapomniałem o nim w ogóle. A co jeżeli to sąsiad nam wyłączył ten cały prąd? O nie. Co ty się tak tego sąsiada uczepiłeś? No bo on nas obserwował, widziałem go z tego okna. Bo on chciał pizzę, ja ci mówię, on był głodny. Mówisz? No tak. Dobra. On też lubi może hawajską. A może lubi tą hawajską, rzeczywiście. Chodź, chyba idziemy spać, bo już się czuję tak zmęczony. Już na dzisiaj mam dosyć wrażeń. No dobra, ja w sumie też, bo tak się najadłam, że też się zmęczyłam. Idziemy się położyć. Idziemy w kimę, ho. Ja to jest moje łóżko. Ha. No to ja biorę to, żeby być bliżej. Dobra, w razie czego... dobranoc! Dobranoc! O, ale jestem już śpiący. O, zaraz, o co chodzi?
Co się stało? Co się stało? Zobacz! Karolcia, zobacz, co się stało z naszym domem. Chyba mi się śni, ty nie jesteś prawdziwy. Też mi się tak wydaje, że to jest chyba sen, zobacz. Dlaczego łóżka są na ścianie? No właśnie! Co się... to ma być? Co to znaczy? To jest bardzo dziwne, chodź zobaczyć na dole, coś słyszę. Idziemy. Przestań, boję się! Nie bój się, chodź. Mam nadzieję, że to tylko głupi sen, ja chcę się obudzić. Nie bój się, złap mnie za rękę, chodź. Nie. Idziemy. Nie bój się, jest wszystko w porządku. Ale po co tam idziemy? Musimy sprawdzić, co to za hałas, widzisz? Coś jest tu na telewizorze napisane. Ja nie chcę sprawdzać hałasu. Obserwuję cię. Ktoś napisał na telewizorze, że nas obserwuje. O nie, to ten morderca. Też mi się tak wydaje, a może to ten sąsiad? Tak, musimy zadzwonić na policję, ale nie mamy telefonu w nowym domu. No, nie, no kto nas obserwuje? Mi się wydaje, że to sąsiad, który nas obserwuje i to on jest tym mordercą. Pójdź przez okno. Nie, no ja słyszę, że jakieś dziecko się śmieje. Spójrz przez okno, coś tam się świeci. A rzeczywiście, jest tam coś, jakieś światło. U sąsiada, patrz, zobacz. Ale ja tak, to sąsiad. Ale chodź, o, musimy... nie, boję się. Musimy zobaczyć, co to za dziecko się śmieje. Słyszysz to? Jakie dziecko? Na górze dzieje się jakieś... śmieje się jakieś dziecko, chodź. Ja nie chcę patrzeć na to. Ale musimy, a co jak mu coś jest? Chodź, zobacz. Aha. No i co z tego, ale ja się boję. Zamknięte, znowu zamknięte. Musimy klucz znaleźć. Gdzie jest klucz? Pamiętasz, gdzie schowałaś klucz do tej... Nie, to ty chowałeś wszystkie. O, zobacz, tutaj jest. Jest? To otwórz. Okej, to otwieraj. Weź klucz i otwórz te drzwi. Nie, ja się boję, to chodź tu blisko. Musisz trzymać mnie za rękę. Już się trzymam za rękę, otwieraj. Okej. O nie! Nie było wcześniej tych drzwi. Co? Widzisz? Zamontowałeś nowe drzwi? No nie, to nie ja. Ich nie było tutaj wcześniej. Albo ty sobie robisz jaja ze mnie, przyznaj się. Nieprawda, no i co, niby bym robisz te wszystkie... Robisz mi pranki. Jak i co bym te krzesła na ścianie szybko przykleił, tak, chodź. Ja zasnęłam, a ty robisz mi pranki specjalnie na złość. Nieprawda, no Karolcia, nie przesadzaj, chodź. Ja bym nie mógł zrobić ci takiego pranka, idziemy tutaj. Idziemy zobaczyć coś... No dobra, zobaczmy, co tam jest. Gdzie jesteśmy? O nie! To sąsiad! To sąsiad! Zobacz, on jest nawiedzony! O, nie, nie możemy dać się złapać przez tego sąsiada. Sąsiad, idź do swojego domu, szybko. Zostaw nas! Musimy znaleźć 8 kluczy, otwieraj wszystkie szuflady, bo ja nie pamiętam, gdzie są te klucze. Musimy znaleźć... Boję się! Chodź, znajdziemy 8 kluczy, będzie wszystko w porządku. Oj. Ja chcę się obudzić, ten sen jest zły. Tak, obudzimy się, jest, ja już mam, zobacz ile kluczy. Ja mam jeden dopiero, bo ja się boję, ja nie już wiem, mam gdzie dwa. Szukać. Już dwa znalazłem. O, blisko jest, uciekaj. Jest bardzo blisko. O nie. Szybko. Boję się. Idziemy znaleźć kolejne klucze. Ja gdzie cię są kręcę. Te klucze? Nie wiem, musimy mieć razem 8, czyli mamy już 3. Ale po co aż 8? Żeby otworzyć jakieś drzwi. O nie, zaraz znajdziemy. To ile tych zamków, że 8 masz? No chyba aż 8. Dziwne to. Bardzo dziwne, ale uciekajmy od tego sąsiada. Im dalej uciekniemy, to nie będzie mógł nas znaleźć. Ja się boję, że się zgubię. Nie zgubimy się, chodź. Uciekamy na razie od sąsiada i potem czekaj on nie będzie mnie. Mógł znaleźć nas. O, gdzie ty biegniesz? Ty. Dobra. Nie wiem. Uciekaj jak najdalej od niego, tak żeby nie mieć tego bicia serca. Gdzie ty jesteś? Okej, ja już mam 3 klucze. O, te, a ja on jest dopiero jeden. Okej, damy radę, spokojnie. Karolcia, chyba mamy już wszystkie, zobacz, tutaj był ostatni. Tak, mamy 8. Tak, ty, bo już 5. Szybko. Okej, szybko. O, ja cię kręcę. Szybko, bo idzie. O nie, gdzie widzę go drzwi? Rzeczywiście. Szybko, chodź, ja wiem, gdzie są te drzwi. Gdzieś w tamtą stronę, chodź. Szybko, bo się boję, ja nie jest. Chcę już tu być. Widzę. Szybko, ja używam tego zamka, ty ostatnie dwa. Szybko, jest. Szybko. Odblokowały się? Mamy 8. Nie, jest. O, działa. Jest. Na szczęście wszystko działa, otworzyły się i tam jest jakiś korytarz. Ale zobacz, jaki długi ten korytarz. No bardzo dziwny, oho. My nie mamy takich w domu. Co się dzieje? Zaraz, halo. Co się... O, Karolcia, zobacz, to był tylko sen. Tak wiesz, mi się wydaje. Wiesz, co się stało? Takie straszne rzeczy się śniły. No mi też się śniły. No masakra, musieliśmy znaleźć jakieś klucze, musieliśmy skądś uciec. Ten sąsiad nas gonił. Ale na szczęście już się skończyło. To było bardzo dziwne. Ale na szczęście ale właśnie... Ale zobacz, wyspaliśmy się, już jest rano. Tak. Zaraz, czy coś się dzieje teraz? O co chodzi? Halo? Chodź, zobaczyć, musimy coś na dole. Jest coś dziwnego na dole, się stało. Znowu? No, musimy iść zobaczyć, co się stało na dole, chodź. Idę otworzyć... O nie, zobacz, drzwi już są uchylone. Drzwi są otwarte. Zobacz, ktoś wywrócił moje kwiatki. O nie, ktoś się do nas włamał. No nie.
albo to ten sąsiad specjalnie robi nam na złość, mówię ci. Mówisz, że to ten sąsiad? On był dziwny od początku. Chodź, ja zadzwonię na policję, trzeba zadzwonić na policję, raz, dwa. Halo? Policja, proszę przyjechać do nas, bo ktoś tam się włamał do domu. Szybko, ja się boję. Tak, proszę przyjechać bardzo szybko, bo moja żona bardzo się boi i ja też. I proszę nas szybko uratować. No. Tak, my już czekamy. Dawajcie. No, zadzwoniłem, czekamy na nich. Zobacz, już idą, przyjechali. Ale szybko przyszli. Dzień dobry. Dobrze, że jesteście, bo Panie ktoś tam się włamał. Panie policjancie, takie rzeczy się tutaj straszne dzieją. No, włamał ktoś tam się do domu i wszystko porozrzucali i zrobili wielki bałagan. Tak. Aha, ej, Karolcia, wydaje mi się, że oni nie są policjantami. Oni są oszustami, dlaczego? Zobacz. To są oszuści. O nie. Oni chcą nam ukraść coś. O nie, musimy ich pokonać. Co teraz? Nie wiem, jak ich pokonać! Co my mamy zrobić? Ja też, uciekajmy! O nie, jak my mamy z nimi walczyć? Aaaa! Zostawcie nas! Zostawcie nas, uciekamy! Aaaa! My nie mamy żadnej broni! Co teraz? Nie wiem, my nie mamy żadnej broni, co my mamy zrobić? Ale... Nie! Uciekaj od nich, uciekaj od nich, nie daj im się złapać! Ale ja nie wiem, boję się! Ja też, ale musimy znaleźć jakąś broń! Rzućmy w nich czymś! Pizzą! Masz pizzę! Nie, ja mogę tylko zjeść pizzę. O nie, nie, nie. Bij się z nimi! Dobra. A masz! Idź tam! Łap, jabłko! Szybko! Jabłkiem w nich rzuciłem. W głowę! Nie. O nie. No i co my mamy teraz zrobić w ogóle? Ja nie wiem, gdzie jest broń jakaś. O! Patrz. Ja też. Zobacz, co się z nimi stało. Ja cię kręcę, nie wiem. Oni się nagle rozpadli, pokonaliśmy ich, ale może się zmęczyli przed... To było dziwne. Bardzo dziwne, ale chyba się zmęczyli. Nie, znowu kolejny, serio? Co on tu robi? Zobacz, on coś ma w rękach. Ma w ręku, co to jest? O nie, to chyba jakiś granat usypiający. O nie. Zobacz. Nie oddychaj, stary, się nie oddychać. Nie, wstrzymaj powietrze. O nie, robi się śpiący. Kręci mi się w głowie. Nie. Co się dzieje? Ale... O nie! Chyba idę spać, wiesz? Czekaj! Nie, nie! Jestem bardzo śpiący już. Dobranoc! Nie zasypiaj! Dobranoc. Nie zasypiaj! Dobranoc, Karolcia. Idę sobie. Idź też spać, jest fajnie. Nie! O-o! Co teraz? Co teraz? Gdzie jesteśmy? Nie widzę cię! Gdzie my jesteśmy? Ja ciebie też nie! Ale tu jest ciemno! Oni chyba nas gdzieś zamknęli! Oj! Nic nie widzę, w ogóle nic nie widzę. Nie mogę otworzyć oczu, boli mnie głowa. Zgasili światła wszystkie. Gdzieś jest telewizor. Patrz, jest telewizor, chodź. Zobacz. Gdzie? Ja nic nie świeci widzę. Się, widzisz? Zobacz. O, jest. Uwaga. Jesteśmy dalej w domu? Aha. Wiem, co robicie, będziecie moimi kolejnymi ofiarami. Widzę to was. To sąsiad. No też mi się tak wydaje, że to jest nasz sąsiad. O, nie. Aha, i on chce z nami grać w jakieś dziwne gry. Ale ja jedyne... Dlaczego on nam to robi? Nie mam pojęcia, ale... Mówiłam, że on jest dziwny. Aha. Teraz co chce grać Musimy w ogóle? Uciekać. Zobacz. Zapalił światła. O, przynajmniej światła zapalił. To już jest o tyle lepiej. Mogliśmy się tutaj nie przeprowadzać do tego domu. Żałuję teraz. A kto wiedział, że będziemy mieli jakiegoś sąsiada? O nie! Szczury! O nie, musimy unikać szczurów. One gryzą w nogi, uważaj! O nie! Zostawcie! Ale trzeba dużo skakać! Nie właś tam! Okej, gdzie? Ale te szczury po prostu co jakiś czas wyskakują! Widzisz? Musimy jakoś to przetrwać! Okej, musimy unikać tych szczurów, uda nam się! Okej, one chodzą tylko w lewo i w prawo, spokojnie! Widzisz? Ale co teraz, jak nie uda nam się uciec stąd? Uda nam się, musimy na razie ich unikać. To zaraz się skończy, na pewno zaraz się to skończy. Uważaj, Karolcia, masz bardzo mało życia. Bardzo cię pogryzły szczury. O, może tutaj, że... Rzeczywiście. Będę płakać. Chodź tutaj. O, widzisz, skończyło się, jest dobrze. Nie, znowu jest ciemno. Nie masz żadnego jabłka ani nic? Nie możesz nic zjeść? Nie mam nic. Ojej, masz bardzo mało życia. O-o. Potrzebuję plastrów. No dobra. Mam pogryzione nogi. O nie, on chce grać w jakąś drugą grę. Sąsiad, proszę, wypuść nas. On chce grać w jakąś grę ze zgaszonymi światłami. Ja już mam tego dosyć, ja wiesz? Ja też już mam tego dosyć. O, będziemy musieli uważać na światło. Nie możemy dać się złapać przez światło, wiesz?
No dobra, spróbujmy. I tak nie mamy innego wyjścia. Okej, okay, on powiedział, że zginiemy, jeżeli damy się złapać przez światło. O nie! O nie! Mowa, o nie, co musimy... teraz? O, uważajmy, nie dajmy się złapać. Nie wiem, gdzie jest to światło. Ja nie widzę, gdzie jest. Nie ma tych refleks... O, widzisz? Tu się nie mogę się poruszać. Ja też! Nie no, ta gra jest głupia. Ta gra jest bardzo głupia. Musimy po prostu... To jest po prostu gra jak w gorące krzesła. Mam pomysł. Biegaj. Wow, ale było blisko, nie widzisz? Nie grajmy w to, poszukajmy wyjścia, bo tak to nigdy nie wyjdziemy. Ale on nas zamknął. My musimy grać, żeby to przetrwać. Nie, on jest dziwny. My nie możemy stąd wyjść, jesteśmy uwięzieni. Biegaj. Biegam. Dobra, o, udało się, widzisz? Damy radę. O, zobacz, skończyło się. O, widzisz? Może nas puści do domu. Też mam taką nadzieję. On mówił, że nie spodziewał się, że w ogóle przejdziemy tą grę. Sąsiad, daj nam spokój już. No, ale chyba się nie spodziewał, że jesteśmy tacy dobrzy. My to wymiatamy w gierki. Tak. O nie, teraz musimy usiąść. Okej, wybierzmy sobie... Ja chcę usiąść tu. To jest dziwne. Usiądź koło mnie. Nie, ja idę koło ciebie. O, chodź, usiądźmy razem. Tutaj, chodź. Okej. Ale musisz się do mnie przybliżyć, bo ja się boję. To będzie dziwne. No to jest najbliższe krzesło, jakie mogłem wybrać. Jestem przy tobie, spokojnie. Teraz, co to jest za gra? Będziemy mieli jakieś karty do wyboru. Kartki? O, tak, mam jakieś kartki. I jeżeli... Aha. Jeżeli karta będzie czarna... Musi być czarna. Dobra, musimy mieć czarną, żeby było wszystko w porządku. Właśnie, czemu będziemy musieli na siebie uważać? O co chodzi? Nie wiem. Nie podoba mi się to. Powiedziałam, że już mam dosyć tego. Ja chcę do domu swojego. Ja też mam dosyć. Nie podoba mi się to, sąsiedzie. Wypuść nas natychmiast. Nie, zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się... Nie! Masz czerwoną! Ja dostałem czerwoną. Safe. Zagłosuj na... No, oczywiście, że tak. Nie chcę ciebie zabić. Jest. O, nie. Nie! Jak? Ja... Co? Ja muszę umrzeć? Jak muszę umrzeć? Nie! Nie! O, nie. Coś mi... Nie podoba mi się to! W ogóle mi się to nie podoba! Bardzo się boję! Zacznę płakać! Ja nie chcę tego! Nie, zobacz, co się trzęsie! Co się dzieje? Uciekamy! Nie, ktoś idzie! Co teraz? Choć musimy znaleźć coś, żeby się obronić! Tak, szybko! Deska! Tak, deski! Coś tam musi być za nimi, widzisz? Widzisz? Musimy je rozwalić chyba! Tak, musimy rozwalić te deski, tam coś jest! Szybko! Poczekaj, bo ja nie wiem... Musimy znaleźć! Musimy znaleźć coś, czym rozwalimy te deski. Patrz, tu jest drabinka. Młotek. Nie działa. Tak, szybko, gdzie młotek jest jakiś młotek? Jest, mam! Zobacz, mam siekierę. Ja też. Idziemy rozwalić Chodź. To. Szybko. Patrz, jest! Rozwaliłem! Udało się! Idziemy tu! Do podziemi, patrz, do jakiejś tuneli! Jest! Jesteśmy w jakiejś kanalizacji, co to tak, jest? Uciekajmy tu. Szybko! Musimy szybko uciec. Uważaj, nie spadnij tu, bo jak spadniesz do tej wody, to będzie po nas. Uwaga, damy ale sobie radę. Ale to jest śmierdzi i się trzęsie. Strasznie śmierdzi, ale musimy tu uciec. Zobacz, tam jest wyjście. Wydaje mi się, Gdzie? Że tam na wprost. O nie, są lasery. Szybko chodź. Uważaj. Mamy 40 Czekaj, sekund. Żeby musimy, nas nie spaliły. Musimy uważać. Nie! Oj, ale te lasery latają. Szybko. Są bardzo niebezpieczne. Wydaje mi się, ale możemy to zrobić. Uda nam się. Zobacz. Dobra, skacz. Tak. Szybko. Pół minuty jeszcze mamy. Uda nam się, uciekniemy. Znajdziemy drogę. Zobacz. Chyba to jest wyjście. Nie. To jest jakaś ślepa nie, to uliczka. Nie, to jest wyjście. Co teraz? Tu jest wielki telewizor. Nie ta droga. O nie, nie podoba mi się to. Widzisz? Jest na górze wielki telewizor. Różowy, nie zauważyłam go. O nie, zobacz, drzwi się zamknęły. O nie, teraz już w ogóle nie uciekniemy. Jeszcze raz sąsiad od głupków wyzywa. Sam jest głupek. Ty jesteś głupek, sąsiad. Wiedzieliśmy od początku, że jesteś dziwny. I wpadliśmy w jego pułapkę. O nie. Wydaje mi się, że powinienem zjeść jakieś jabłko i wypić blok Sicole. Bo zobacz, mam bardzo mało życia. I ty ja też. Ja też. Co my teraz zrobimy? Ty masz więcej ode mnie. O nie. I co, teraz musimy na siebie uważać? On się z nas śmieje. Nie Chodź, podoba mi się tam, to. Tą wodę śmierdzącą wskoczymy. Nie, zobacz, i zobacz, on jakiś dym wpuszcza. Co jest? O nie. O co tu co chodzi? To ma być? Ej, tu są jakieś duże ręce. Ej, spać mi się znowu o nie, chce. Nie. On nas łapie. Zostaw nas. Co się stało? O nie, co to było? O, zobacz, musimy Gdzie tam jesteśmy? Dobiec. Chodź, wydaje mi się, że musimy tam dobiec. I biegniemy. Ale zobacz, tam jest jasno, może tam pójdziemy na dwór i będziemy bezpieczni. Tak, biegniemy tam. O nie, coś. Zobacz, jakieś kolce się jakieś pojawiły. Kolce. Co się dzieje? O nie, zobacz, trzęsie się ziemia.
Co jest? O nie! O nie! Zobacz, jaki wielki... Znowu ta ziemia się trzęsie. Zobacz z przodu, to jest wielki sąsiad. O nie! Co się Co dzieje? Teraz? O, musimy z nim walczyć. Gdzie jest ta policja, co miała nam pomóc? No właśnie, halo, policja. Nie. O nie, on mówi, że on nie ma... On już mnie denerwuje. On mówi, że nie ma stąd wyjścia, już nie żyjemy, nie? Zostaw nas, zostaw teraz? Nas. Nie wiem. Co my mamy teraz zrobić? Ale mamy ten młotek mamy może. Chyba tak, będziemy musieli go pokonać siekierą. Nie, zobacz co... O nie, nie on rzuca kamieniami ogromnymi. O matko, jaki on jest wielki. Sąsiedzie, czemu nam to robisz? Chodź, my ci nic nie zrobiliśmy. Spróbujmy go pokonać tą siekierą może. O nie, tak ma... Boże, on ma dużo leci. Życia. Widzę, nie dotknij tej kuli. Nie, no zobacz, nie on ucieka. A może my tą kulę powinniśmy rozwalać, to jest jego serce. Spróbujmy nie. rozwalić. Tak, zobacz, tak. Dobra. Miałeś rację. Uwaga, teraz unik... Zobacz. Wow, on jakieś kolce. Teraz ogromne kolce, czerwone. On, co on robi? Dobra, teraz zaraz się pewnie jego serce znowu pojawi. O. Znowu, chodź, tak, szybko. Tak, atakujmy jego serce, może, szybko. Jak może najszybciej. Damy radę, uciec. Tak, damy radę, zobacz, jak szybko, szybko rozwalamy. Ha. Przeżyjemy. Już jest po tobie, sąsiedzie, zobaczysz. Wredny Zobacz, już prawie koniec, 50 HP mu Patrz, zostało. Szybko. Szybko, 25, 20. Nie! Jeszcze nie. końcówko. O! Co na końcówka, uważaj! Ja. Już było tak Znowu blisko. Kolce. Ale on jest niebezpieczny, co on w ogóle robi? Tak. Jest bardzo silny, widziałeś? No widzę, przecież on jest niebezpieczny. O jest, teraz damy radę. Szybko! Szybko! Pokonujemy go. Jest! Zero! Nie. Tak! Zobacz, zobacz, co się z nim dzieje. Odsuń się, bo Uwaga. Tu wybucha, jakieś pająki wychodzą. O nie! Tak, rzeczywiście trzeba uważać, nie dotykajmy tego. Zobacz, przewrócił się. Odejdź. O nie. O, zobacz co się stało. Co teraz? O, Karolcia, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? To był chyba tylko sen. Ale ja, zobacz gadasz? Karolcia, no. To Gdzie nam się jesteś? Tylko śniło, widzisz? Wiesz, ja się bardzo martwiłam, że coś nam się stanie. Ja też, ale zobacz, okazało się, że to nam się tylko wydawało, że tak naprawdę ten sąsiad to w ogóle było pewnie... To straszne. Tak naprawdę ten sąsiad pewnie nie jest nawet groźny. Ale tak. jaja. O nie. Zobacz. Ten sąsiad dalej nas obserwuje. O nie, to nie był chyba sen. O nie, sąsiedzie. Nie, Dlaczego naprawdę. Dlaczego nam to robisz? O. A tutaj macie do wyboru dwa odcinki, które możecie sobie z nami obejrzeć. Jest tu tak, więcej. Wbijajcie do nas. Wbijajcie na te odcinki, bo są naprawdę świetne. Nie pożałujecie. Chodźcie. Chodźcie i subskrybujcie oczywiście kanał. Tak.